prywatnej skrzynki mailowej, w celach służbowych. Szanowni Państwo, tutaj bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ doszło do bezprecedensowego ataku. Mogą być założoną z góry taktyką. Nie mamy pewnej wiedzy, jeśli chodzi o sprawę ministra Dworczyka. Nie wiemy, co jest manipulacją, nie wiemy, co jest dezinformacją i tutaj powinniśmy zachować daleko do co wstrzemięźliwość. Lub odpowiedź na nie wprost stawiałaby ich w niekorzystnym świetle. Michał Gołębiowski, TVN24. Tak jak na posiedzenie, tak zdecydowanie ocenione przez posłów opozycji, sprawy cyberataków rzecz jasna nie kończy. Rzecznik rządu mówi wprost, będą kolejne wycieki, trzeba się do tego przygotować. Do Sejmu zatem wracamy, Radomir Wic ze mną i z Państwem. Radomirze, z pytaniem do Ciebie o interpretację, jak czytać te słowa rzecznika Millera? Politycy opozycji mówią też o słowach, które padały ze strony Jarosława Kaczyńskiego, które mówią o zagrożeniach, jeżeli chodzi o skalę makropolityki i ten głos za chwilę, ale najpierw też pytania, które cały czas wracają, bo potem jak w posiedzeniu Sejmu rozmawiałem między innymi z posłem Giżyńskim, który mówił, że padały informacje o tym, że część tych maili ma być spreparowana albo ma być wynikiem jakiejś ingerencji w treść tych wiadomości i w części na przykład być nieprawdziwa. Jest więc to najważniejsze pytanie, które zadają przedstawiciele opozycji, chociażby tutaj w Sejmie dzisiaj od rana, czy te materiały, które pojawiają się w internecie, a mają pochodzić z konta mailowego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, są autentyczne. Czy ktoś może się do nich odnieść? Takie postulaty ze strony opozycji się pojawiają. Ja o te postulaty pytałem dosłownie chwilę temu, albo próbowałem pytać sekretarza kolegium do spraw służb specjalnych.